Dzień dobry moi kochani, witam was po krótkiej przerwie. Troszeczkę chorowałam, miałam grypę, jeszcze dochodzę do siebie, mam trochę kaszel, mam trochę katar. Później znów Ignaś zachorował, więc tak w kółko się u nas te choroby kręcą. Ale ja nie przychodzę z tym, jak widzicie po tytule, przychodzę z holem, z Shein, z. Dobra, dzisiaj nie będzie dużo ubrań, będą tylko 4? Ale będą też rzeczy do domu. Więc myślę, że też fajnie, ciekawie zajrzeć w dział domowy, bo naprawdę są tam fajne rzeczy, a mam już ich sporo, więc no troszeczkę już o tym wiem i mogę wam powiedzieć. Więc co tutaj, od czego zaczniemy? Od czego zaczniemy? Może od prześcieradła. Mamy Ferba, który lubi sobie sikać na łóżka, na miękkie i w ogóle, więc jak zobaczyłam, że na Shein jest prześcieradło, to jest zapakowane, widzicie, wypompowane powietrze, ale już to rozrywam. Do firmy jeszcze nie rozpakowywałam. Jest to prześcieradło wodoodporne i ja prawdopodobnie nie będę stosowała tego na materac, a na całą kołdrę i na pościelone, wiecie co, łóżko, że jak ferbuś wejdzie i na przykład zdarzy mu się nasiusiać, no to wtedy na to wodoodporne nie przecieknie nic nam na kołdrę, na właśnie na prześcieradła inne, na materace. I jeszcze mam w planach zamówić sobie jeszcze jedno takie na Ignasia łóżko, no bo mamy dwa łóżka w tej sypialni, gdzie jest ferbuś. I jestem bardzo ciekawa, jak będzie się sprawdzało. Fajnie jest wykonane, takie grubsze, macie różne rozmiary i słuchajcie, aha, dobra, tutaj gdzie jest gumka i gdzie macie bok materaca, jest takie zwykłe jakby prześcieradełko, żebyście mogli dobrze naciągnąć, natomiast tutaj, zobaczcie, na środku, gdzie już jest to pikowane, jest taka folia, taka śliska, właśnie jak podkłady, coś takiego. Więc naprawdę fajnie i widać, że na pewno nie będzie to wszystko przemakało. Ja wybrałam sobie w takim kolorku ni to beż, ni to róż, ale no będzie spoko się prezentowało. Chciałam trochę tak do ścian, bo mówię, to nie będzie na materacu, tylko to będzie od razu na pościel, żeby miała ją czyściutką. Fajnie wykonane to prześcieradło. Nie pamiętam, ile kosztowało, ale oczywiście wszystkie linki macie tutaj w opisie i pamiętajcie o kodzie rabatowym DAC15. Zawsze możecie zaoszczędzić sobie trochę pieniążków. Ekstra, na pewno będziemy korzystać. Już chłopakom pokazuję, bo oni tu czekają, zobaczcie. Bo nie mogli się doczekać, kiedy wyjmę. I coś się pyta, czy to będzie takie twarde, bo wiecie, to było wypompowane i dlatego było takie twarde. Ale fajnie chcę to nagrać, bo chcę z tego wszystkiego po prostu korzystać. Muszę jeszcze, przepraszam, robić małe przerwy i takie cięcia, ponieważ no jestem jeszcze troszeczkę chora i muszę się wykasłać na boku, żeby wam tutaj, wiecie co, nie dychać. Na przemian, teraz będziemy mieli coś do ubrania. Ostatnio bardzo polubiłam rajtuzy, spódniczki i do tego jakieś na przykład krótkie też spodenki. No, czuję się fajnie. Czuję się też tak sexy, więc stwierdziłam, że zamawiam sobie takie spodenki skórzane. Wyglądają one tak. Są cienkie. I do tego mają też taki Stasiu. I do tego mają też taki paseczek, który możemy sobie przełożyć przez szlufki i fajnie się prezentuje. Czekajcie, wezmę i wam pokażę. Dobra, jestem, włożyłam już pasek, żeby wam pokazać, jak to się prezentuje. Spodenki wyglądają tak, i właśnie takie spodenki, do tego jakiś fajny top, marynarka, rajtuski czarne, buty na takim obcasie, te co mam ciężkie, też z Shein i naprawdę będzie bardzo, bardzo fajna stylówka, później wam je przymierzę. Powiem wam, że cieszę się, że mam więcej dodatków i też rzeczy, mam dwie rzeczy dla dzieci, ponieważ po tej chorobie zupełnie nie chce mi się przymierzać, nie mam jakiejś siły od razu, wiecie co, jestem cała mokra, więc tak, za chwileczkę wam przymierzę i będziecie mogli zobaczyć, jak się prezentują, one chyba nie były drogie. Więc no, zobaczymy. Aha, i one to jeszcze nie powiedziałam wam, mają tak wywiniętą nogawkę. Dobra, mam już na sobie spodenki. Jeszcze nie byłam w lusterku i nie widziałam, jak one się prezentują, ale są takie dłuższe, zakrywają, kochani, pupę, więc nic tu nie będzie wystawać. Idę zaraz zobaczyć, bo jestem ciekawa, jak na mnie wyglądają. Dajcie znać, czy wam się podobają i czy lubicie nosić właśnie spodenki, do tego rajtuzy. Czy podoba wam się po prostu taki styl, czy bardziej wolicie tak na szybko, wygodę, drechy albo jeansy. Ostatnio rozglądałam się za pościelami. Mam mało pościeli, jak mam, to mam takie, które nie za bardzo mi się po prostu podobają. I przeglądając stronę Shein, znalazłam pierwszą, mam dwie ogólnie pościele.
z jedną zaszalałam tak typowo, a później się okazało, że ona jest hitem Pinterestu, więc wow, nie wiedziałam, ale dobra, zaczynajmy od tej pierwszej. Na pewno kojarzycie takie pościele z falbanką. Zobaczcie na ten kolor. Po prostu taki brudny beż, jest przecudowny. Jest milutka, jest mięciutka, naprawdę bardzo fajnie wykonana pościel moim zdaniem. Jest cienka, ale miękka. O, nie wiem, czy będzie prześwitywała, czy nie, jak założę poduszki. No umywam, jeszcze jej nie ubierałam. Nie wiem, czy tu widać moją rękę, chyba nie. Nie wiem, okaże się na... może trochę. Okaże się, jak zgram na komputer, bo tutaj zupełnie inaczej jest, a później na komputerze też inaczej to wygląda. Tutaj jest na taką zakładkę, nie jest zapinana nic, tylko na zakładkę, więc mam nadzieję, że nie będzie wylatywała. Nienawidzę, jak mi się w tych pościelach psują ekspresy i później wylatuje mi ta pościel, tragedia. Pościel jest dobra, nowiutka, piękna, a psują się suwaki. No, teraz zobaczymy, jak jest pościel. Tutaj jeszcze jej nie wyciągałam. Są dwie poduszki oczywiście, ja patrzyłam na to, żeby były dwie, bo... No z jedną bez sensu moim zdaniem, jak w ogóle robią. Chyba, że tam dla dzieci do pokoju to okej, ale na przykład jak dla dorosłych widzę takie rozmiary pościeli i są na jedną, to dla mnie to jest beznadzieja, więc tutaj od razu wam mówię, są dwie poduszeczki, co jest bardzo fajne i nie widzę, gdzie to jest zakończenie. Już jestem zmęczona, że jestem cała spocona. Wiecie, jak to jest po chorobie, po prostu człowiek się nie ruszał kilka dni i teraz ciężko mu się ogarnąć, dojść do... Kurczę, nie wiem, nie wiem, ale tak wygląda ta pościel, też jest z falbanką. Nie pamiętam, jakie rozmiary brałam. Tam są troszeczkę inne niż nasze, więc wzięłam chyba ciut większą, 1,60 na... nie pamiętam, nie pamiętam. Jak coś, to wam wpiszę tutaj wszystko w linku, w opisie, tam gdzie będą linki. No naprawdę jest przepiękna i były przeróżne kolory, więc tą pościel chyba mogę wam polecić. No ogólnie tak wiecie, na pierwszy rzut oka mi się bardzo podoba. Fajna, mięciutka, cieniutka, a jak będzie się sprawdzać, no to dopiero mogłabym wam powiedzieć za jakiś czas po pierwszym, drugim praniu i właśnie po jakimś tam czasie użytkowania. Ta kołdra, ta pościel przyszła zapakowana w takie coś, w taką torebeczkę, więc bardzo fajnie moim zdaniem. Tu jest 1,60 na 220, czyli pewnie tamta też taka była i już wam rozpakowuję i pokazuję. Bardzo wygodne to opakowanie, bardzo fajne. Jak otwieramy, tutaj mamy jeszcze folijkę. No i słuchajcie, moi drodzy, serio zaszalałam. Pokażę wam na poduszce, będzie mi łatwiej po prostu. Ta-da! Taka misiowata, misiowata pościel. Tutaj ma takie jak dywaniki, są wiecie co, milutkie. A z drugiej strony jest taki a la polarek. Więc no bardzo fajna, jestem ciekawa, czy nie będzie mi gorąco, ale no jest po prostu przemiła i były też różne kolorki. Ja wybrałam tutaj taki beżowo, trochę brzoskwiniowy, teraz trochę słońce prześwietla. O, tutaj możecie lepiej zobaczyć. No jestem ciekawa, jak ona będzie się prezentowała, jak już ją ubiorę i czy będzie taka fajna, właśnie puszysta jak na tych zdjęciach. No i tutaj jest kołdra, no po prostu... Czego chcieć więcej? Jak ktoś lubi cieplutko i w ogóle, to nie coś, że fajnie wygląda. Fajnie też do zdjęć będzie wyglądała. No to... To co? Nie wiem, wypadłam. Jestem chora. Przepraszam was bardzo, jestem trochę roztargniona. I tutaj mamy na ekspresik. Już to widzę. Tutaj jest kołderka na ekspres. O, więc zobaczymy, jak on będzie się sprawdzał. Bardzo fajna. No troszeczkę obładzi, ale mi się wydaje, że jak się ją raz wypierze, to będzie wszystko w porządku. Wiecie, no to jest wszystko misiowate takie, ale no już się nie mogę doczekać i chyba dzisiaj ubiorę tą pościel. Ale mi teraz lata tych, wiecie co, tych paproszków. Ale dobra, nie przedłużamy, lecimy. To jest kolejna rzecz ubraniowa dla mnie. Już ostatnia ubraniowa dla mnie. Jest to płaszczyk, jest to trench, który nie do końca może jest trenchem, bo nie ma tutaj tego takiego, wiecie co, takie jakby a la kieszonki, ale stwierdziłam, że kurczę, takiego trencha jeszcze u nikogo nie widziałam. Są klasyczne, które ja też mam, ale ten jest dwukolorowy, ma czarne, piękne rękawy, czarny kołnierzyk, czarną tutaj podszewkę, wykończenie, a tutaj jest jasny i ma czarne guziczki, więc stwierdziłam, że biorę, zobaczymy, był ostatni rozmiar S. Ja zawsze z Shein biorę M, tak bezpiecznie, jak coś to będzie trochę luźniejsze, zwłaszcza kurtki, płaszcze, ale ten był tylko S i mówię, dobra, biorę, ryzykuję i jest na mnie dobry. Jest taki właśnie w sam raz, tak jak myślałam, bo ja noszę ogólnie rozmiar S. Fajne,
Ma tutaj kieszonki, kochani. Za chwileczkę Wam przymierzę i zobaczycie, bo ma też pasek, a tutaj ciężko mi jest go Wam pokazać, więc odkładam go na bok, za chwileczkę przymierzam i jeszcze mam Wam do pokazania dwie rzeczy. Okej, kochani, założyłam ten trench, prezentuje się on tak, jak możecie zobaczyć, wyciągnęłam sobie też kaptur, bo mam dzisiaj bluzę. Tutaj mamy też guziczek, no naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo ładnie i będę w nim chodzić i on jest taki do, za kolano, o, do łydki. Dobra, dobra, teraz może coś dla Ignasia. Bałam się trochę zamawiać, nie wiedziałam, w jaki rozmiar trafić. Mierzyłam, wychodziło zupełnie, wiecie co? Co innego, ja w tym nie jestem dobra. I wzięłam na oko, chyba na 8 albo na 9 lat nawet, spodnie dla Ignasia, które wyglądają tak, uwaga. Są pięknie, ale to przepięknie skrojone. Piękny materiał, takie luźne, ale tutaj ku dołowi się zwężają. Uwielbiam taki styl. Są na gumeczkę, więc fajnie się je zakłada. Kieszenie są tak niżej na tyłku i tutaj mają przepiękną taką naszywkę z takim misiem, astronautą. No są po prostu przeboskie i co jeszcze Wam pokażę? Zobaczcie, one w środku są ocieplane, są tak porządnie wykonane. One chyba nie były jakieś tanie, nie wiem, czy one nie kosztowały z 96 zł, coś takiego, nie wiem, nie mam pojęcia. Tu macie linka, wejdźcie sobie. Ale są po prostu czaderskie. Ignaś wygląda w nich przebosko. Ignaś jest troszeczkę chory. Zobaczymy, czy będzie chciał przymierzyć. Jak coś, to Wam na nim zrobię przebitkę. A jak nie, to można Insta Stories za kilka dni zrobię taki filmik. I tam będziecie mogli zobaczyć tutaj, jak wyglądają na stronie, a jak wyglądają na Ignasiu. Tutaj są kieszenie, to nie są atrapy. Z tyłu też nie są atrapy. No, polecam Wam z całego serca. Na pewno jeszcze, jak będę miała okazję współpracować z Shein, to zamówię ich na siebie jeszcze jakieś spodnie, bo jestem po prostu z nich tak zadowolona. Są rewelacyjne. Dobra, i teraz Ignasia, spodenki, które prezentują się tak. Obróć się, Ignasiu. O, widzicie? No po prostu przepiękne. Tutaj te szwy. Tutaj ta... ta... co? Naklejeczka. Jak to? Naszywka. O, też wygląda mega. Jeszcze raz do przodu, kochanie. Przód jeszcze raz, pokaż. Super. Podobają Ci się? Ekstra. Dobra, byłam jeszcze po rzecz, którą wybrał sobie Dawid. Jest to bluza. Ostatnio też wybrał bluzę i była dużo lepsza gatunkowo. Ta jest trochę ze sztucznego materiału, ale prezentuje się tak. Tu ma tylko taki nadruk, troczki, kaptur. I co mogę tutaj więcej powiedzieć? No bluza, jak bluza, ale materiał jest sztuczny. Ostatnio ma taką fajną, mięsistą, grubą, z podszewką, naprawdę chodzi mi, nic się nie dzieje. No tylko cenowo też się różniły, ta kosztowała chyba 90, a tamta kosztowała praktycznie 300, ale no i tak ją będzie nosił, ogólnie spoko się prezentuje. Bardzo, bardzo lubię kolor beżu. W ogóle kto teraz nie lubi beżu, dajcie znać, kto nie lubi beżu w komentarzu. Ja na przykład bardzo lubię i bardzo dobrze się w nim czuję. No i tutaj mamy rozmiar XL. Kochani, kochani, teraz Stasiek tak, ma na sobie strój, który trochę już ubrudził i dzisiaj też w nim chodzi, trzymaj. Ale pokażę Wam na razie jego jedną część, on po prostu tutaj przymierzy. Przepraszam Was bardzo, ale już nie mógł się doczekać, bo bardzo mu się spodobało. Więc tutaj mamy taką kamizelkę sztruksową na napy. I ona jest niby w szarym kolorze, ale wpada w taki właśnie też troszeczkę liliowy. Nie liliowy, a ty... No dobra, dajmy, że liliowy. I kamizelka mogła być trochę większa. Myślę, że na wiosnę ona może być już mała, przykrótkawa. Za to bluza i spodnie są przydługawe. Jeszcze ma, wiecie co, jeszcze ma w zanadrzu, więc jeszcze spokojnie na drugi rok nawet ten komplet założy. No szkoda tylko, że kamizeleczka wypadła mało, maławo. Boże, nie mogę, no będzie tragiczny ten film. Mała. No, że mała jest, no, w porównaniu do reszty tego kompletu jego. Proszę, Stasiu, przymierz, za chwileczkę pokażemy. Stasiek się to ubierze, zaraz Wam zrobię przebitkę, jak to wygląda z daleka, może będzie nie widać, że się trochę ubrudził. I ten komplecik chyba kosztował też 94 zł, ale tutaj mamy kamizelkę sztruksową, bluzę oraz spodnie. Bluza i spodnie też są troszeczkę ze sztucznego materiału, z takiego właśnie śliskiego, a ja to uważam za sztuczny. Ale no zobaczymy, na razie nic się z nim nie dzieje, nie pęczkuje się, zobaczymy po kilku praniach, więc dobra, już Wam odwracam i robię przebitkę, jak Stasiek się w nich prezentuje. Super, jak widzicie, spodnie, kamizelka i bluza, super, odpinasz?
Ekstra cool chłopak. Super. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Wybaczcie, po prostu dochodzę dopiero do siebie. Jestem już trochę przeziębiona, więc plączę się w tym wszystkim, co mówię. Pamiętajcie o kodzie rabatowym DAC15 i widzimy się już niedługo. Tutaj macie też linki, wszystkie w opisie. Buziaki, pa pa.